Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie z siedziby naszego jednego z głównego partnerów, czyli WH Technology w Prabutach. Ponad tydzień czasu minęło już od ostatniego spotkania, od takiego bardzo ważnego momentu w naszym klubie, jakim niewątpliwie jest awans do czwartej ligi. Chwilę daliśmy sobie na to, żeby podziękować i podsumować to wszystko, co się wydarzyło w minionym sezonie. Przede wszystkim chciałbym zacząć tutaj od podziękowań. Myślę, że już dużo powiedział prezes Mateusz Górka po meczu na gorąco z Żuławami Nowy Dwór Gdański. Przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować swoim zawodnikom za taką naprawdę wytężoną pracę w tym całym sezonie, wkład, jaki włożyli w te spotkania, w treningi, a przede wszystkim za to, że w tym najważniejszym takim momencie, dla nas najtrudniejszym momencie, potrafili być czymś więcej niż zespół i pokazali ogromny charakter, taką spójność i to, że nigdy nie stracili w siebie, a także w kolegów zespołu wiary w to, że możemy odnieść sukces. Przede wszystkim dziękuję też tutaj swojej żonie, swojemu najwierniejszemu kibicowi, synowi Oskarowi, który gdzieś tam cały czas bardzo mocno wspierał, swoim rodzicom najbliższym. Dziękuję kibicom, sponsorom, bez których na pewno ten sukces nie odbyłby się i nie byłby możliwe. Dziękuję tutaj Przemkowi i Marcie Kawiak za to, że zawsze z nami byli tutaj, wsparcie ich też nieocenione, nagrywanie meczy, te skróty, to jak wygląda nasz fanpage, to myślę, że tutaj nie jeden klub na poziomie czwarto czy trzecim ligowym może nam tego zazdrościć, także dziękuję tutaj z całego serducha. Dziękuję sztabowi szkoleniowemu Mateuszowi tutaj Królowi, który też był bardzo dużym wsparciem dla mnie, trenerowi Mariuszowi Kuchcie, fizjoterapeutom, wszystkim tym, którzy gdzieś tam na pewno cegiełka po cegiełka, to są gdzieś tam, tak jak ja mówię, ci bohaterowie, tacy mistrzowie drugiego planu, ale bez nich na pewno też ten sukces nie byłby możliwy. Mam nadzieję, że nikogo w tym wszystkim nie pominąłem. Przede wszystkim teraz podsumowanie. Nie można być, że tak powiem, niezadowolonym. Na pewno dla nas skończył się ten sezon happy endem. Myślę, że złożyło się to na to wiele czynników. Przede wszystkim od mądrej gdzieś tam polityki klubu, która wychodzi z założenia, że przede wszystkim szukamy i swoich zawodników z powiatu kwidzyńskiego czy z najbliższej okolicy. Nie wariujemy, na pewno nie byliśmy potentatem, że tak powiem, w piątej lidze. Różnie się mówi, ale ja się śmieję, że najwięcej wiedzą ci o klubie, którzy nic nie wiedzą tak naprawdę, a fakty są takie, że my byliśmy jednym, myślę, że nie słamie, jednym z uboższych zespołów pod kątem finansowym w piątej lidze. I pokazaliśmy, że swoimi chłopakami potrafimy gdzieś odnieść sukces. Myślę, że na pewno też mądre transfery przed sezonem, w trakcie przerwy zimowej, osoby, które do nas dołączały, były wartością dodatnią, ciągnęły ten zespół w dobry sposób. Też to, że zawodnicy, którzy gdzieś mniej na pewno grali w tym sezonie, nie byli to typowi zawodnicy, którzy po 3-4 meczach obrażali się, zawijali się napięcie i wychodzili z szatni, tylko napędzali kolegów z zespołu, czekali na swoje szanse, a to jest naprawdę ważne i bardzo istotne w tym, żeby docelowo gdzieś ta atmosfera w tej szatni była na odpowiednim poziomie i ona takowa była do końca, co za tym szło, gdzie pewnie w ostatnich kolejkach niektóre zespoły miały problem z tym, żeby się w ogóle pozbierać na mecze. My mieliśmy 20 zawodników w protokole meczowym, czy to w meczu z Nowym Dworem, czy w meczu ostatnim ze Skorzewem. Utrzymaliśmy ten poziom do końca i z tego się bardzo, bardzo cieszę. Co do planów przyszłościowych, bo wiem, że kibiców gdzieś tam bardzo zastanawia to, jak Suprachwizyt będzie wyglądała w tych nowych realiach czwartoligowych. Ja mam nadzieję przede wszystkim, że za sukcesem sportowym, jakim jest niewątpliwie ten awans, pójdzie też tutaj wsparcie ze strony miasta Kwidzyn, że gdzieś tam docenią nas i zobaczą, że piłka nożna w Kwidzynie też stara się wrócić na odpowiedni poziom. Przede wszystkim co do najbliższych planów,
był czas na radość, ale tak naprawdę w sobotę po ostatnim spotkaniu cieszyliśmy się, a w niedzielę już pracowaliśmy nad pewnymi rzeczami, na pewno nad wzmocnieniami, ale dopóki nie będziemy mieli tutaj klepniętych, że tak powiem, na papierze pewnych transferów, to na pewno musicie jeszcze Państwo chwilę poczekać na nazwiska. Ja wiem, że w środowisku piłkarskim już gdzieś pewne nazwiska krążą, ale tak jak mówię, nie chciałbym tutaj wychodzić przed szereg i nie chciałbym zapeszać. Mam nadzieję, że zawodnicy, którymi jesteśmy zainteresowani, którzy tak naprawdę już gdzieś są posłowie z nami. Przede wszystkim priorytetem byli zawodnicy z powiatu kwidzyńskiego. Nasi zawodnicy, staramy się pozbierać tych, którzy gdzieś z różnych przyczyn dotychczas byli w innych klubach, też na wyższym poziomie. Na pewno daliśmy sobie też czas z tą kadrą, którą posiadałem, na to, żeby odetchnąć, złapać chwilę dystansu. Siądziemy do rozmów tak naprawdę od poniedziałku. Każdy pozna swój status, na co może liczyć w nowym sezonie. Też nowy projekt, tak? czyli utworzenie, próba utworzenia drugiego zespołu Supry Kwidzyn po to, aby zagospodarować i przyciągnąć jeszcze większą rzeszę zawodników, którzy będą przy tym klubie współpracowali. Także mam nadzieję, że ten projekt też okaże się sukcesem. Będziemy chcieli, żeby to był jeden organizm, mimo że w innych ligach. 28 czerwca mamy taki test mecz, na który serdecznie zapraszam wszystkich zawodników, którzy chcą gdzieś jeszcze może spróbować swoich sił na wyższym poziomie, jakim jest czwarta liga, a także tych, którzy po prostu dla fanów chcą się pobawić w piłkę na poziomie B-klasy, ale być częścią fajnego, uważam, bardzo mądrego i dobrze prowadzącego przez tutaj prezesa i zarząd klubu projektu. Przede wszystkim, tak jak rozmawiamy z nowymi zawodnikami, nie naprawdę napawa optymizmem i chyba wróciła mi troszeczkę wiara w to, że pieniądze to nie wszystko w piłce nożnej, w ówczesnej piłce nożnej, ponieważ zawodnicy, którzy przychodzą, a tak jak wcześniej wspomniałem, nie jesteśmy potentatem i uważam, że będziemy jednym pewnie z uboższych klubów, ale uboższy nie znaczy najgorszy i mam nadzieję, że pokażemy tą swoją wartość na boisku. Ale przede wszystkim to, że zawodnicy, którzy tu przychodzą, dla nich finanse schodzą na drugi plan, a dla nich liczy się ten projekt, to jak klub wygląda, to co może zaoferować i to jest przede wszystkim na pewno na tym poziomie i na tym w tych czasach na pewno rzeczą taką cieszącą i tak jak wcześniej wspomniałem, taką optymistyczną wiarą w ludzi, że po prostu nie tylko pieniądz to piłka nożna, a gdzieś ta piłka nożna po prostu i projekt jest najbardziej istotny. Moi zawodnicy dostali po ostatnim meczu ze Skorzewem czas wolny do 26. Od 26 wracają do zajęć indywidualnych. Od 3 lipca zaczynamy główny okres przygotowawczy całym zespołem. Mam nadzieję, że jak najszybciej skompletujemy kadrę, żebyśmy mogli jak najlepiej przygotować się. Jest to bardzo krótki okres czasu i mamy niewiele czasu na to, żeby się zgrać. Najważniejsze, że trzon tego zespołu praktycznie wszyscy zawodnicy zadeklarowali chęć pozostania na nowy sezon tutaj w barwach Supry Kwidzyn, co było dla nas też sprawą priorytetową. Mamy dograne sparingi, czekamy, liga rusza w pierwszy weekend sierpnia, także spokojnie czekamy na to, jak się wszystko wydarzy. Na pewno nie wariujemy, z dużą pokorą i z dużym szacunkiem i respektem podchodzimy do nowego wyzwania, jakim jest czwarta liga, ale na pewno nie z bojaźnią i wiarą we własne możliwości. Także ja już z tego miejsca zapraszam Państwa do wspierania. Mam nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej niż na boiskach piątoligowych. Dziękuję bardzo. Thank you.